Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Magik. Beta już jest dostępna do pobrania dla tych, którzy byli niecierpliwi. Istniała opcja, żeby zrobić preloada już wczoraj. Niestety ta opcja była tylko dostępna dla posiadaczy PC. Nie była ona dostępna dla mnie przynajmniej, gracza konsolowego. Jednak już jest. Beta będzie trwała od 3 do 8. Niestety dość krótki termin, zapewne ci, którzy czekają bardzo na tą produkcję i chcą w nią dużo pograć, na pewno czują się troszkę pod tym względem zawiedzeni, no ale niestety termin jest taki, jest on jest podyktowany tym, że tak chcieli deweloperzy. No na pewno zastanawiacie się, czy będzie wystarczająco czasu, żeby to wszystko w tej grze poprawić, żeby zebrać odpowiednie informacje. Ja myślę, że tak, bo to już jest, nie zapominajmy, druga beta. Co mieli poprawić, to już zostało poprawione. Także bronie zostały na pewno zbalansowane, klasy zostały zbalansowane, troszkę tam zostało pozamieniane. A teraz jedynie, co będą mieli prawdopodobnie do sprawdzenia, to jedynie przepustowość serwerów. No i termin też jest tak krótki ze względu na to, że tak chciał właśnie deweloper, bo stwierdzili, że dostaniemy tak dużo w grze, bo dostaliśmy nowe tryby gry, nowe mapy. I będziemy mieli tyle do zrobienia, że po prostu tak nam się to wszystko spodoba. I tak będziemy mieli mało czasu, że jak tylko ta beta się skończy, nie będziemy mogli się doczekać i po prostu jak tylko się ukaże, wszyscy pobiegniemy i kupimy tą grę. Także troszkę takie dealerowskie podejście. Pierwsza działeczka za darmo, za drugą już niestety będziemy musieli płacić. No myślę, że mogą się troszkę pomylić, bo jednak powiem tak, kto chce tą po prostu produkcję kupić, kto czeka na tą produkcję, komu się Battlefield nie podobał, komu się podobają klimaty takie, jakie są przedstawione właśnie w Hardline, na pewno tą produkcję kupi. To nie ma po prostu wątpliwości co do tego. A ci, którzy po prostu nie uznają tej produkcji, którzy w ogóle twierdzą, że to nie jest Battlefield, myślę, że nawet druga beta i pozmieniane pewne rzeczy w tym po prostu wyborze nie pomogą, bo oni już z góry mają założone, co mają zrobić, mają po prostu swoje zdanie. Ja też byłem dość sceptycznie nastawiony pod względem tej produkcji, no ale powiedzmy sobie szczerze, przyznałem się do błędu. Gra się w nią naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że produkcja naprawdę będzie to produkcja solidna, bo jak już kiedyś wspominałem w innych materiałach, to po prostu gdyby były tak drastyczne błędy jak w Battlefield 4, to po prostu byłby to ostatni gwóźdź do trumny i do całej serii Battlefielda, że także tym razem naprawdę chłopaki będą się musieli postarać i na pewno się postarali. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jedynie wątpliwości, jakie we mnie budzą, to są pewne rzeczy, takie jak na przykład ogłoszenie już CTE. Właśnie w związku z Hardline, CTE na Hardline. Także miejmy nadzieję, że to będzie tylko do balansu, po prostu w miarę lekkiego balansu rozgrywki, ewentualnie lekkiego balansu broni, a nie do naprawy. Co do balansu broni, no to miejmy nadzieję, że też ludzie nie będą narzekać na pewne bronie, że są OP jak AK. Bo pamiętajmy, że tak samo było w Battlefield 4, gdzie wszyscy narzekali na AK-12. Nie mając dostępu jeszcze do wszystkich broni, broń AK znerfili, a później niestety okazało się, że wcale nie było takiej potrzeby, bo niektóre bronie są oczywiście o niebo lepsze niż AK-12 był. No i teraz AK-12 jest jaki jest. Także to jest chyba jedyna taka obawa moja w związku właśnie z balansem broni. Także co do bety Hardline, na pewno materiały na moim kanale będą się pojawiać. Na pewno pojawi się jeden troszkę dłuższy jakiś materiał, w którym zapewne opiszę wszystko mniej więcej dla tych, którzy po prostu nie wiem, nie mieli dostępu albo po prostu nie byli jeszcze zdecydowani. Wszystko opiszę tam, opowiem co i jak. Co do zakupu, no tak jak już mówiłem we wcześniejszych materiałach, niestety no beta też mnie chyba nie przekona jak na razie.
do zakupu od razu w dniu premiery, ale to też będzie zależało od tego, czy wy będziecie po prostu chcieli zobaczyć tą produkcję na moim kanale. Jeżeli będziecie chcieli tą produkcję zobaczyć na moim kanale, nie ma problemu, ona się pojawi. Jeżeli będziecie chcieli po prostu, bym kontynuował dalej Battlefielda 4, inne gry, to po prostu będę kontynuował Battlefielda 4. Oprócz tego też nie wiem, czy się pojawi, bo jest kilka gier, w które naprawdę chciałbym pograć, które wychodzą troszkę później, kilka dni później, czy miesiąc później od Hardline'a, to jest, wychodzi Order 1886 oraz naprawdę wielka superprodukcja polska Wiedźmin 3 i po prostu muszę w tę produkcję pograć, także nie wiem, czy miałbym na tyle czasu. Także myślę, że to na dzisiaj byłoby na tyle. Miejmy nadzieję, że materiał się w miarę podobał. Zapraszam oczywiście do komentarzy, napiszcie swoje zdanie, napiszcie, co myślicie o tej becie, jeżeli już w nią graliście. Ja oczywiście, tak jak już zawsze, zapraszam wszystkich do ocen, do subskrypcji. Ja już się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w następnym materiale.